Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Staliami. Dzisiaj przygotowałem dla was taktyczną decyzję, czyli dobrze znany i lubiany deck na podwójny bal maskowy. Wszyscy uwielbiają trucizny, zwłaszcza gdy są grane dwa razy. No i dzisiaj właśnie zajmiemy się tą talią. Na wstępie warto zaznaczyć, że ostatnio też stała się popularna wersja tego decku na cesarskiej formacji. Ale z racji, że historycznie powiedzmy podwójny scenariusz jest bardziej związany z taktyczną decyzją, to myślę, że taką wersją się w tym odcinku zajmiemy. Jeśli chodzi o sam deck, no to wiadomo, no jest mocny, chce zagrać bal w rundzie pierwszej i domyślnie stosować go z powrotem i zagrać w rundzie trzeciej ponownie. Jeśli chodzi o aktywatory balu, no to standardowo mamy Vincenta, mamy dwie spragnione damy, dwóch chłopców i Roderyka. To są nasi arystokraci, no ponieważ uzurpator się nie transformuje do trzeciej formy, jako że nie jesteśmy deckiem na lojalności. Mamy onej romancję do wyciągania. W sumie jeśli chodzi o goldy, to ciężko cokolwiek tutaj zmieniać. Ewentualnie jak ktoś nie lubi, można grać bez Marala i wrzucić na przykład Baśkę powiedzmy, jako jakąś tam odpowiedź na jakieś karty. Ale tak ogólnie, no to ciężko tutaj jakieś zmiany poczynić. Jeśli chodzi o brązy, no to pamiętajmy o tym, żeby mieć jakieś proaktywne zagrania. W tym deku mamy przez to dwa żółwie i dwie dywizje magne, żeby nie było problemu z proaktywnością. I oczywiście można grać bez miotacza petard, można grać bez pioruna, można wrzucić dwóch siewców zarazy. No tutaj jeśli chodzi o te piątki, no to można dostosować pod siebie. Ja gram taką wersję. No i tyle. Jeśli chodzi o czwórki, no to polecam grać tak. Można jakąś tam wiewiórkę wcisnąć, jak ktoś lubi. Albo jakiegoś innego broniarzika, ale ten zestaw wydaje mi się taki najbardziej standardowy. Dobra, link do deku oczywiście w opisie, jak ktoś chce sobie skopiować, tym pograć. A tymczasem przejdźmy do gier. A w pierwszym meczu zmierzymy się z Królestwami Gwiazda Absolutu Północy. jest Przeciwnik tylko jedna karta. manewr krążający. Także tutaj mogę zakładać, że będzie grał Wysogotę z obrońcą. Tak to raczej będzie wyglądało. No niestety zaczynamy. Wolałbym nie zaczynać. Ale jeśli już zaczynamy, no to jakieś proaktywne zagrania, powiedzmy, są potrzebne. Też wydaje mi się, że zagram trzy karty i to po prostu będzie pas z mojej strony. Raz, dwa, trzy pas. Potem liczymy na bal. Skoro tak. Znaczy, często się gra dywizję magna do przodu, ale z taką ręką, jaką ja mam teraz, to zagram do tyłu. Bo nie mam żadnej karty, którą chciałbym wrzucić w daleki zasięg aktualnie. Tego nie blokujmy sobie lampą dywizji. Tak nie musimy. Daje to przeciwnikowi informację pewną. Ja nie wiem, czy będzie w stanie to wykorzystać przeciwko nam. Okej, także na spokojnie, żółwik. No i myślę, że następny będzie turniej rycerski, a potem sobie spasujemy. O ile zwykle manewru krężającego trzeba się bać, to my gramy Nilfgaardem. A grając Nilfgaardem mamy i Vincenta na obrońcy, i wstrząs ewentualnie. Także tych opcji jest naprawdę dużo. Więc bać się nie musimy. No i myślę, że plan jest taki, że po trzech kartach odpuścimy. Przeciwnik już też dwa silniki zrzucił, także spoko. I będziemy próbować. O, to jest w ogóle Devotion Deck. Już mamy też informację taką, że gramy na Devotion. I można się spodziewać Wiraxasa. Okej, no przeciwnik zszedł do czterech kart. Nie do końca rozumiem, dlaczego nie zostawił sobie na pięciu. No ale nie puszować nas nie będzie. Nie musimy się bać miotacza petard. Także Asire powiedzmy, że jest trochę zbędna.
A dobra, na pewno jakąś kartę na pas potrzebujemy. Może Asirę właśnie rzucę na pas. Nie wydaje się głupie, mogę mu wtasować z powrotem. Trydamskiego piechura, powiedzmy. Może to mu pogorszy drowy. Nie wydaje mi się, żebym tego potrzebował jakkolwiek później. Ewentualnie jest taka opcja, że wrócę Marala, Maral zostanie zabity i Asirką wtasuje z powrotem Marala. Ale wydaje mi się to na tyle marginalne, że wolę pogorszyć przeciwnikowi draw. Wstawać mu piechura z powrotem. No i dobra, przechodzimy do rundy trzeciej. Mamy nasz bal. Czy na razie nie mamy, ale mieć będziemy, bo jest Roderick. To Neiromancy albo bal się pojawią. Mam nadzieję. No dobra, no teraz mam na 100% z Roderycka. Powiedzmy, że o Neiromancję. Mam tutaj też arystokratów, także z tym nie ma problemu. Myślę, że ręka jest spoko. I czy my chcemy bezpośrednio zaczynać od balu? Jest jakiś powód, żeby tego nie robić? Nie widzę. A skoro nie widzę, to zacznijmy tak. W ogóle wezmę bal bezpośrednio, bo potem jest szansa, że o Neiromancję dostanę z dowódcy. Znaczy, dowódca będę i tak wyciągał to, co wtasuje wstrząsem, ale wydaje mi się, że po prostu zagram bal. Który rząd to chyba nie ma znaczenia w tym matchupie. No, może grać scenariusz. Też jest to jakoś tam możliwe. Na wszelki wypadek zagrajmy do przodu. Patrzymy, co się dzieje. Czy będzie obrońca od razu? Jest obrońca. Nie wiem, czy my chcemy Vincenta czy zabierać. Myślę, że Vincenta rzucę. Patrz, co mówisz. I do kogo? Będzie to prostsze. Z drugiej strony, jak się pojawi... Też nie, nie może grać uzdrowienia, bo było devotion. Dobra, już chciałem panikować za bardzo. Też tak po prawdzie. A nie, dobra. Wróćmy Vincenta. Arszenik czy tojad? Też pamiętajcie o tym, że taktyczną decyzją czasem można sprokować scenariusz od razu. Jeśli boicie się miotacza petard u przeciwnika. W tym matchupie ja się nie boję, no bo wiem, że przeciwnik go nie ma, ale tak ogólnie. Jest taka opcja. Okej. Pojawia się Anna. Myślę, że tutaj na spokojnie. Sobie zatrujemy. Jest Reinhard. Teraz pytanie, co chcemy wziąć, Reinharda czy Annę? Wydaje mi się, że wezmę Reinharda. Też wydaje mi się, że loknę Annę najpierw. Ciekawe, co też wpadło we wnyki. Po prostu. W następnej sobie ukradniemy Reinharda i zagramy Reinharda z dowódcy. Aby dopełnić tradycji, pojmę nadobną Ildiko za żonę.
Możemy też ukraść Viraxasa. Znaczy ten Viraxas nas aż tak boli? Wydaje mi się, że nie. Weźmy sobie po prostu. Zróbmy tak. Jej wysokość jest wyjątkowa. Okej. Okay. Mam jeszcze całkiem sporo trucizn. Moja prawnuczka dokona wielkich rzeczy. Jak rozkażesz. Myślę, że zatruję tego tridamskiego. Potem wrzucimy siewce sobie. Tutaj wydaje mi się, że jest dużo dobrych kolejności zagrań. Fregata. Fregatę możemy sobie nawet skopiować bez problemu. I poszczuć psami. Agenty księżnej. Jaśnie pani, to się nie spodoba. Postawić obok żołnierza. Chociaż no trochę. Czyli tak będę musiał dostawić żołnierza, bo nie mam dwóch obok siebie, ale. No jest mega dobrze, tak? Jedyny problem jest taki, że to na końcu rzucę, więc ta fregata aż tak dużo nie robi. Tak ją kliknę tylko raz. A teraz muszę siewce, potem Maral i na końcu uzurpator. W każdym układzie właściwie. No i myślę, że na spokojnie przeciwnika pokonujemy. No tutaj jeśli przeciwnik nie ma odpowiedzi na bal, jest długa runda, no to Nilfgaard potrafi naprawdę wykręcić olbrzymie punkty. Z tym nie ma najmniejszego problemu. Zwykle. No tutaj będzie. To by było za proste. Będzie. Też nie, bo nie może Unsace'em zbić. Znaczy w sumie może, ale to musi użyć Viraxasa, to jest strzał za 4, strzał za 4. Albo przesunąć po prostu. Kurczę, trochę nie myślę. Dużo zagrań omijam. No ale tak jak widzicie, nawet w takim układzie to jest bezproblemowe zwycięstwo. Mimo że. Zdaje się, nie najlepiej użyłem te trucizny wszystkie. Pewnie dało się jakoś trochę lepiej zagrać. Ale przewaga jest na tyle miażdżąca, że tutaj nie ma czego zbierać. Dokładnie. No przeciwnik popełnił błąd w tym, że zdecydował się grać długą rundę. Tak jak widzicie, został delikatnie mówiąc zmiażdżony. Więc co? Przejdźmy do gry numer 2. A w drugiej grze zmierzymy się ze Squatel. I na szczęście tym razem jesteśmy drudzy. Więc będziemy w stanie, mam nadzieję, abuzować przeciwnika na równych kartach. Jest bal. Są aktywatory balu, także jest spoko. Tak jakbyśmy chcieli. Miotacz petard out, bo w tym matchupie on nic nie robi. Myślę, że turniej rycerski też się raczej nie przyda. Okej. Okay. No i patrzymy, co się dzieje. Plan jest prosty. Chcemy wygrać na równych kartach przy użyciu balu. Zobaczymy, jak przeciwnik rozpocznie. No bo jak rozpocznie wolno, to automatycznie będzie miał bardzo, ale to bardzo ciężko. Dobra. Bal ma schowany na stół. Jak będzie Sirocco od razu, to jest problem, no ale. Też no nie można panikować. To Sirocco jest grane. Często. Tutaj właśnie przeciwnik się decyduje. A nie, jednak decyduje się na miotacze petard. Okej. Spoko. To ja myślę, że Vincent. Pozbywamy się. Nie chcemy, żeby przeciwnik carryoveru robił za dużo. Ciekawe, że nie zdecydował się na Sirocco. Powinien się spodziewać, że gram podwójny bal.
że Sirocco byłoby zdecydowanie lepsze, bo tak miotacz petard powoduje, że ja i tak sobie wtasuję z powrotem. Okay. Dywizja Magna. Teraz już przyszła pora na silnik. No i jest 9 do 4 na równych. Silnik ma przewagę taktyczną jeszcze. Ale no, ta przewaga nie przebija mu na razie. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Agitator. I myślę, że tutaj to jest dobry moment na siewcę. Też nie. Może najpierw lepiej damę rzucić. Problem jest taki, że jak zrzucę się ze wszystkich arystokratów, to nie będę miał czym aktywować drugiego scenariusza. Tylko wydaje mi się, że po prostu siewcę rzucę bez tej damy, a tą damę sobie zostawię na potencjalnie drugi scenariusz. Problem jest taki, że się wystawiłem na Shiru, ale jeśli on rzuci teraz Shiru, no to już będę miał go z głowy, tak? Tego zawodnika. Nie decyduje się na Shiru. Decyduje się na nowigradzką sprawiedliwość. I spingowanie się. Spoko. Rzucę łowcę, to nie przebijam. Przebijam, nie przebijam. 4, 5, 6. W zasadzie niczym nie przebijam. Ale też nie chciałbym oddawać rundy. Skoro nie chciałbym oddawać rundy, to wydaje mi się, że zagram sobie o nejromancję. Coś, co daje mi przebicie, czyli w tym wypadku jest to Bratens. Do lasu z nim i poszczuć psami. I zagramy sobie oczywiście w agentkę księżnej. Jaśnie pani, to się nie spodoba. I skopiuję Javierza, myślę. Ludzie tylko nie pierdolło. Co dalej? Dalej przeciwnik pasuje. Czyli udało się wygrać na równych kartach. To jest spoko. To jest deck, który ma Shiru, który ma Gorda, który ma obrońcę puszczy na pewno. Wydaje mi się, że po prostu go puszczę i z top decku wygramy, mając Last Seiya. Będziemy mieć odpowiedź na jego Gorda. Mamy dobrą rękę, mamy wtasowanie scenariusza, wyciągnięcie scenariusza, aktywatory scenariusza, trucizny. Podoba mi się ta ręka. Wiesz... Nie, zostawmy tak. Tak jest dla mnie dobrze. Jeśli zginie magia, także wtasowujemy oczywiście bal. I zaraz go wyciągniemy. Tylko, że... No, Shiru będzie nas karał, tak? No ale grając do końca tę rundę, doprowadzimy do momentu, w którym przeciwnik będzie musiał się wyzbyć swoich goldów. Szumi, szumi woda, szumi, szumi las. Okej, okay, gramy bal. Zobaczymy, co się dzieje. Też bym chciał zróżnicować te spragnione damy. Okej. Okay. Z względu na Shiru, dlatego najpierw sobie rzucę łowcę. No i mnie nie przebił. Też mógłbym spasować, wziąć double Last Seiya. Ale też... Czy double Last Seiya wydaje mi się, że tak byłby dobrą opcją, ale... Wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na granie dalej bez problemu. Dlatego, że przeciwnik też spanikuje i teraz rzuci całego dowódcę. Tylko, żeby na równych kartach nie przegrać. No, ale on nie powinien tego robić. Raczej, a jednak. W takim razie zmiana planów. To najpierw spragniona dama. Kolejna. Teraz już nie ma problemu takiego, że damy są równej siły.
Nie będą obie spalone przez siłę, tylko najwyżej jedna. No i mamy dowódcę przewagi. Jest dobrze. Problem jest taki, że tutaj nie za bardzo jest dobry target od wstrząs w tym deku. Wszystkie karty są takie bardzo synergiczne ze Skatel. I to jest problem. Mało kto zapuszcza się do naszego lasu. Też to się może wydawać dziwne. Ale spodziewam się, że ma oczyszczenie. I wtedy jak wrzucę krwawienie tutaj, to sprawię, że będę miał większą jednostkę pod truciznę. Co się wydaje trochę dziwne, bo też no nie wiem, czy to jest takie worth. Bo jak się okaże, że nie ma oczyszczenia, no to sobie zabieram jednostkę, którą bym truł. Ale for fun zrobimy tak. Zobaczymy, czy przeciwnik się nabierze na to. A teraz jeśli to oczyści, to będzie większe, tak? Większa jednostka do zatrucia potencjalnego. Chociaż to też nie sądzę, żeby on krwawienie oczyszczał. To było dosyć dziwne. Okej, nie robi tego, decyduje się po prostu na obrońcę puszczy. I tak będę miał większy target. Krótkie, więc no. Nie wyszło tak źle. Okej. W takim razie już wszystkie... Ile to było? Wszystkie lekcje przyrody? Raz... Dwa, trzy, okej. W takim razie Maral powinien być dosyć bezpieczny. Można bez przelewu. Pytanie, czy ja chcę to truć już. Wydaje mi się, że łowcę rzucę. No chcę grać do końca tej rundy, żeby wyciągnąć od niego te mocne goldy. Mając przewagę dowódcy, nie boję się zejść ze wszystkich kart, no bo wtedy praktycznie w każdym wypadku moje top decki będą lepsze. Sztylet? Znaczy, no top decki może nie do końca będą lepsze, ale no mam dowódcę, tak, a dowódca to jest praktycznie jedna karta. Powinienem to spokojnie wygrać, jak nawet zejdziemy do zera kart. No jak przeciwnik to zabije, no to oczywiście truciciel. No okej. To wiele nie robi. Teraz wydaje mi się, że lepiej Javierza zbić. Arszenik czy to jad? Nie ma to znaczenia w sumie. Okej. No chcę wyciągnąć wszystko od przeciwnika. Tak, żeby on nie miał carry-overu. Teraz musiałbym je przebić o 8 punktów. Jest Gord. Okay. No w takim razie pozbywamy się Gorda. No i przeciwnik jest zmuszony zrzucić swoją ostatnią kartę. Którą jest Smok. No i w ten sposób przeciwnik nie ma carry-overu, nie ma dowódcy. A my mamy Gorda za 6. Stop deku na pewno. Dywizja Magne, szukamy Uzurpatora, szukamy Roderika, chociaż ta ręka nie jest taka zła, to jest 6 punktów, to jest 6, to jest 7, a z dowódcy możemy znaleźć sobie jedną z tych dwóch kart, też wydaje mi się, że mulligan jest bez sensu, bo jak dostanę, nie wiem, turniej rycerski, to będzie gorzej, więc ta ręka jest dosyć bezpieczna. Okej, Mahakamski Trapper robi dokładnie tyle samo. To dywizja. Tutaj trade na 0. Dopóki się tradujemy na 0, to nasz dowódca to wygrywa. Okej, to jest też 6 punktów warte. Tutaj mam zagranie za 7. I prawdopodobnie wygrywamy. Okej. Mogłem najpierw wrzucić to, byłoby troszkę lepiej, no ale na tym etapie nie ma to już żadnego znaczenia. Okej. Daleki zasięg, oczyść. No tutaj wszystko robi tyle samo.
to ma asymilację, więc jeszcze dostanie punkcik z Gordzika. Znaczy spoko, no nie udało się trafić uzurpatora, ale i tak właśnie przewagą dowódcy wygraliśmy. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Dwie gry wygrane. Deck mocny, jak widzicie. No i co? Polecam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, wpaść na stream, zostawić komentarz. No i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Miłego dnia. Pa, pa.